rozpoczynam od nałożenia podkładu z Catrice. Używam do tego mojego odkrycia miesiąca, czyli pędzla Kabuki. Następnie aplikuję płynny kamuflaż z Catrice pod oczy, na nos, brodę i czoło. Dziś przetestujemy sobie całkiem sporo nowości od Make Up Revolution i pierwsza to puder bananowy, który sprawdził się u mnie naprawdę świetnie. Pora na brwi i używam tutaj najciemniejszej pomady z tej palety. Przechodzimy do konturowania i używam 3 odcieni bronzerów z palety Ultra Pro HD, za którą chwytam naprawdę bardzo często. Aplikuję bazę pod cienie i matowię ruchomą powiekę jasnym beżem. A ta paleta jest absolutną petardą. Pigmentacja cieni, kolory po prostu wow. Brzoskwinią podkreślam załamanie powieki, następnie nakładam już coś ciemniejszego. Cały czas rozcieram cienie, by zbudować takie płynne przejście kolorów. Na sam środek nakładam najciemniejszy brąz z palety i blenduję. Z tą paletą to Lovely po prostu przesadziło. Pomarańczowy cień to jest cudo, mówię Wam. Podkreślam nim dolną powiekę. Sięgam po stick z kremowym rozświetlaczem i po rozświetlacz Skin Kiss. Dzięki temu rozświetlenie będzie dużo bardziej intensywne. Rozświetlam także kąciki oczu. Tuszuję rzęsy maskarą od Yves Saint Laurent. I przyklejam sztuczne rzęsy z Primarka. I na usta nakładam coś mrocznego, konturówka i płynna matowa pomadka Retro Looks w kolorze Glory. I tu muszę Wam powiedzieć, że utrzymała się u mnie na ustach kilka dobrych godzin, ale później zaczęła się jakoś tak nieładnie zjadać. Tak prezentuje się gotowy make-up. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!